Dobry wieczór, Polish Mama bez cenzury. Ze mną dzisiaj wieczorem wokalista, perkusista, kompozytor, autor i producent Janek Zieliński. Kłaniam się, witam wszystkich. Dzień dobry, cześć. Współpracował m.in. z grupą jazzową Hazard Krzesimira Dębskiego. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Ile razy? No już będzie 5 razy, ale pierwszy raz, ten pierwszy raz zawsze jest najważniejszy, bo ponoć tak w ogóle w życiu. We wszystkim. 1985 rok. Było wtedy smutny rok, deszczowy, jakiś taki, te piosenki były też smutne. Ludzie jakoś się nudzili, jak to w Opolu. Tak, jak rok po roku, tak, a mamo, jeszcze to był stan wojenny, jest za komunę i tak dalej. Myśmy nagle nieznani z Poznania ludzie przylecieli, zaśpiewali, zagrali i ci ludzie na siebie tak spojrzeli, gdzie oni są, czy to jest rzeczywiście coś prawdziwego, czy co. I faktycznie było tak, że mi bisów nie było końca. Reżyser Rzeszewski się nazywał, wtedy co pamiętam. Bo to było jednak trochę parę lat temu, mogę nie pamiętać, przepraszam. I on mówi, jak bisowaliśmy, schodziliby ze sceny, a tam jeszcze słyszymy te tysiące ludzi. I mówi, myśmy, Jeżowska wtedy była Rzeszy, a Rzeszewski mówi, idźcie, bo on już ledwo mówił cały dzień próby, wiesz, i cały czas, on miał prawo, że on po prostu ledwo mówił. Co było największym szałem wtedy? To było, że idźcie jeszcze raz się ukłońcie. No myśmy poważnie, i to był najpiękniejszy wieczór mojego całego życia. Oczywiście nie mówię o małżeństwie i tak dalej, wiadomo. Ale to był artystyczny i w tym co robiłem, bo ja byłem perkusistą, który śpiewa. I jestem do dzisiaj zresztą. I to był najpiękniejszy dzień w ogóle coś. Zrobiliśmy drugą nagrodę festiwalu, bo pierwszą nabrała Ania Juksztowicz za Diamentowy Kolczyk, ale ona była jeszcze 2 miesiące temu z nami śpiewała. Mhm. A ponieważ tak się złożyło, że Krzesimira Dębskiego poznała gdzieś tam w Poznaniu studio, no wiesz jak to było. I ona zaśpiewała, postanowili razem wystąpić, ale oddzielnie jakby. I ona zdobyła pierwszą nagrodę festiwalu, a myśmy drugą zdobyli. Super, to tak jakby jedna. Tak by. To takie teraz. Podwójne uderzenie. Tak jest. Jakie twoje debeściaki są w takim razie? Debeściaki moje, skomponowane przez moją skromną osobę, to można powiedzieć, że później. Bolter to nie tylko daj mi ten nos. Nie. Chwileczkę. To jeszcze więcej słońca, to jeszcze daj mi. To jeszcze żegnaj, bye bye. To jeszcze jest gol, znów gol, jeszcze boa, bo to jedno, to piosenek się uzbierało troszeczkę przy skromności. Jutro oczywiście na pikniku przy kościele. No właśnie jutro będzie piknik i tam wystąpisz ty i twoje wszystkie debeściaki tam będą. Tak, przez około godziny czasu, dziś tak kilkanaście piosenek zaprezentuję jutro. Mam nadzieję, będziemy się fajnie bawili, bo będą i fajne pierogi tam, czy bigosy, czy różne inne. Jak to na naszych polskich piknikach. Jak na naszych polskich piknikach. Ale też no nie można powiedzieć, żeby każdy był inaczej, bo chociaż, bo ja jestem pierwszy raz generalnie w Chicago. No byłem 5 lat temu, ale gdzieś z Mezo żeśmy występowali. A to pewnie inna parafia. Ale teraz już na poważnie, tu kolega Radosław wziął się za mnie porządnie i przygotowują dla mnie tak zwaną trasę w październiku. Gdzie czyli będę... są plany. Są plany, tu by im mocno... Zdradzamy sekrety, są plany. No to troszeczkę więcej w takim razie. Na kiedy i jak długo? Może już wiemy gdzie? I wiemy gdzie, bo już Chicago, już New York i Floryda. Proszę pani, i oraz Colorado. No to będzie szalał. Szał będzie taki, że hu, może nawet jeszcze więcej. Ja myślę, że zrobi to wielką furorę, ponieważ
są to utwory, które mają swoją historię i które tak... Tak. Ja pamiętam. Dokładnie. Pamiętaj, jesteś młodą, byłaś na pewno dwa lata miałaś albo trzy, ale pamiętasz tylko... Piosenka ma już 30 lat ponad, ale jak słyszałem od szefa grupy Bolter, z tego co ja mogę powiedzieć, że ma być płyta, ma być nowe piosenki, nowy materiał na 35-lecie istnienia zespołu. A to będzie za rok. Nie wiem. Czyli też wielka impreza. Będzie duży szum medialno, tak zwany koncertowy i tak dalej, ale to na razie cicho, sza, między nami tylko. Sekrety takie. Wytniemy to. Powiedz mi, ze względu, że jestem mamą, to się zainteresowałam też tym właśnie, wiem, że jesteś dumnym tatą i tu z kobietami masz do czynienia. Wielkie do czynienia z kobietami. Ja mam trzy córki, nie wiem, czy tam się orientujesz. Mam trzy córki, Ewa, Kasia i Agata. Jestem bardzo, bardzo dumny z tego faktu, bo mam dla kogo pracować, mam po co i wiem, że Kasia Linz nagrywa w tej chwili płytę, bo ona gdzie jest, ale podpisała kontrakt. Ona ma swoje życie po wyższej szkole muzycznej w dziedzinie śpiewania jazzowego. Czyli jednak sprawdza się to, że tata jest wzorem zawsze dla córek. Można powiedzieć, one to nie zawsze się przyznają. O nie, my się nie przyznamy. Jako dzieci też się nie przyznajemy. To jest nowe pokolenie, oni mają swoje tam jakieś... Widzi mi się. Ale potem widać. Ja to rozumiem, to spokojnie. Ale potem widać, że to po tacie. Na pewno nie raz słyszałeś. Mamusia niekoniecznie z tą muzyką, ale jest kochana i bardzo serdeczna. I w tej chwili Kasia jest zmuszona, bo my z Poznania jesteśmy, ale Kasia jest zmuszona do tego, żeby mieszkać w Warszawie z narzeczonym, który mieszka w Kielcach. Operator, znakomity operator. Nagrywał i reklamy, i teledyski, i filmy nawet fabularne, bardzo poważne. Jest znakomity, Karol Łakomeń się nazywa. Pozdrawiamy. I ona z nim mieszka w Warszawie, na wynajętym mieszkaniu. I mamusia moja, czyli moja żona, dojeżdża do Kasi. A ja mieszkam, pilnuję naszego domu w Swarzędze pod Poznaniem. Czyli jesteś po prostu bardzo busy człowiekiem. Można powiedzieć, że busy tutaj po naszym chicagowskim slangiem polonijnym. Tak, ale jeszcze mam pieska, jeszcze mam kotka i muszę się też zajmować. Muszę się zajmować domem, muszę się zajmować zakupami i wszystkim innym duperelami, które... Czyli takimi normalnymi rzeczami, którymi też... Przyziemne, chociaż przyznaję szczerze, mogę ci powiedzieć w tajemnicy, że wolałbym oczywiście komponować, pisać teksty, nagrywać. I teraz po 20 czerwca znowu nagrywam, znowu zająłem miejsce, zarezerwowałem sobie też na to, żeby nagrać nowe piosenki i tak dalej. Ja cały czas komponuję, ręce polecam na Facebooku, na YouTubie. Można posłuchać mojej kompozycji nowej Ręce. Polecam serdecznie. Będziemy słuchać. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro na pikniku. I nie możemy się już doczekać twojej trasy koncertowej. Mam nadzieję, że będzie mi dane znowu się z tobą spotkać. Dziękuję bardzo. Również mam tą nadzieję. Dziękuję serdecznie. Pa, pa.